występują. Nos une el deseo de amarnos con el alma, sin mirar atrás y vivimos un solo sentimiento que viaja con el viento y nos une el deseo de volvernos a amar. Cuando nos une el deseo de volvernos a amar, sin mirar atrás y deseo de volvernos a amar. Przeklęta miłość, odcinek 80. Czy ktoś mnie słyszy? Uspokój się, zaraz znajdziemy drogę. A jeśli nie, możemy zgubić się w lesie. Wiele osób tu zaginęło i nigdzie już nie wróciło do domu. Przesadzasz. Zaraz stąd wyjdziemy. Nie jesteśmy przecież w zaczarowanym lesie. Nie zauważył pan, że od jakiegoś czasu chodzimy w kółko? Witamy w domu. Adonael, pomóż jej. Uważaj, kochanie. A ty wiesz, że pani Lais wymaga szczególnej opieki. Dlaczego? Jest chora? Nie. Spodziewa się dziecka, a to też ważny powód. Zadbaj, żeby jej niczego nie brakowało i z niczym nie miała kłopotów. Jasne? Oczywiście. Tak się cieszę, że to prawda. Spodziewałam się tego. Posiadłość będzie miała swojego spadkobiercę. To wspaniale. Co się stało? Wiadomość o dziecku jest już potwierdzona. Don Sebastian i panienka Lais zostaną rodzicami. Tylko kto to wytrzyma? Jesteś tego pewna? Oczywiście. To były objawy ciąży. Spodziewałam się tego. Ale z drugiej strony miałam nadzieję, że jest inaczej. Teraz dopiero się zacznie. Już sobie wyobrażam to piekło. Spokojniejszym zajęciem byłoby odkopywanie nieboszczyków. Nawet o tym nie wspominaj. Mówię prawdę i tylko prawdę. Musimy coś zrobić. Nie zniosę dłużej tego poniżania. Nie znaleźliśmy nawet skarbu tego garbusa. Ale gdybyśmy wykryli mordercę, za którego dają nagrodę, bylibyśmy uratowani. Wydaje mi się, że już tędy szliśmy. Tak, ale musimy się stąd wydostać. Ta droga nigdzie nas nie doprowadzi. Przecież nie możemy tu zostać. Jeśli zaskoczy nas noc, może być niebezpiecznie. Najważniejsze to nie tracić spokoju i przemyśleć każdy krok. Co pan robi? Eugenio.
Słyszysz mnie? Daj mi jakiś znak. Muszę się stąd wydostać. Proszę. Eugenia. Słyszysz mnie? Señor, siento una czuję czyjąś obecność. Tenemos que irnos de aquí. Tenemos que huir. Panienko Camilo, podać herbatę z cukrem czy bez? Ja też tak lubię. Jestem w niebezpieczeństwie. Musisz mi pomóc. Estoy en peligro, ¿me escuchas? Eugenio, ¿słyszysz mnie? Eugenia. Ostrożnie. Chodźmy stąd. Musimy uciekać. Zabiją nas. Uciekajmy. To była señora, Eugenia! Eugenia! Eugenio, daj mi jakiś znak. Biegnij, tędy. Szybciej. Biegnij, uciekaj. Tędy. Nie zatrzymuj się. Proszę pana. Biegnij, co się stało? Co ci jest? Uciekaj. Na Boga, co się tu dzieje? Uciekaj. Zostaw ją. Kochanie, co ci jest? Dziecko drogie, co się stało? Uciekaj! Co się stało? Corre! 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 Uciekaj! Tędy nie! Corre! Ostrożnie! Nie możemy się zatrzymywać. Eugenio, nie przestawaj. Mów do mnie. Biegnij, uciekaj. Tędy, tam jest jakaś droga. Uwaga! Szybciej, Hafid. Tędy. Eugenia. Biegnij. Salimos, señor. Udało nam się. Nie powinniśmy byli chodzić do tego lasu. Uwaga. Halto. Stać. Co ci jest? Kochanie, co się stało? Co ci jest? Moje maleństwo. Kochanie. Moja śliczna. Co się stało? Dlaczego weszliście na moją ziemię? Szukaliśmy pana. Nie mamy o czym rozmawiać. Nawet jeśli, to nie powinien pan tak nas traktować. Zawsze tak traktuje intruzów. A jednak nie stanął pan z nami twarzą w twarz. Chciał nas pan zaatakować od tyłu? Pozbyć się nas? Wszyscy wiedzą, jakie grozi niebezpieczeństwo, kiedy wejdzie się na moje ziemię. Pan chciał nas zabić i to byłoby wytłumaczenie.
basura. Nie muszę się przed nikim usprawiedliwiać. Mogę robić, co chcę. Wtargnęliście na moją ziemię. Już na niej nie jesteśmy. Proszę schować broń. Chyba że ma pan do nas jakąś sprawę. Wynocha, proszę opuścić broń. Zabierajcie się stąd. Nie mamy o czym rozmawiać. Znowu jesteś zamyślona. Ja mam nadzieję, że będę z Sebastianem, ale teraz już wiem, że straciłam go na zawsze. To lepsze niż życie w niepewności. Wycierpiałaś swoje. Po co ci następne kłopoty? Dobrze wiesz, że nie byłabyś do końca szczęśliwa u boku Sebastiana. Nie rób takiej miny. Uśmiechnij się. Dlaczego tak się dzieje? Takie jest życie. Pogódź się z tym. Pójdę do Saula. Po co? Dowie się, że za niego wyjdę. To nieokrzesany człowiek, a ty jesteś wartościową kobietą. I co z tego? Jeśli ciągle będę tak myśleć, zostanę sama. A tego nie chcę. Poślubienie Saula to jak rzucenie się w przepaść. Jeśli chcesz, możemy stąd wyjechać. Gdzieś indziej zaczniemy nowe życie. A moja córka? Odnalezienie jej wydaje się prawie niemożliwe. Nie chcę, żebyś popełniła błąd, którego później będziesz żałować. Chcę za niego wyjść. Robisz to z żalu i rozpaczy, a nie z miłości. A jednak go poślubię. Przemyśl to. Wskazujesz się na cierpienie. Chcesz wyjść za człowieka, którego nie kochasz. Marnujesz sobie życie. Nie obchodzi mnie to. Bardziej boję się samotności, która może mnie doprowadzić do błędu. Nie chcę tego. Lepiej już chodźmy. Została nam jedna sprawa do omówienia. Ciekawe, o co chodzi? O Soledad de Santiño. Nie mam zamiaru o tym rozmawiać. Proszę się nie zbliżać. A jednak chciałbym to z panem wyjaśnić. Proszę, nie. Nie boję się pana. Jeśli chce pan strzelać, proszę bardzo. Co was łączy? To moja sprawa. Czego pan od niej chce? Robi pan jej nadzieję. Oszukuje. Tymczasem nocami spotyka się z kobietami z tawerny. Dosyć. Zaczynam tracić cierpliwość. Soledad to nie tylko pana sprawa. Ja też jestem cząstką jej życia. Obecnie nie mogę jej zaproponować tego, co pan. Ale pilnuję, żeby nikt jej nie skrzywdził. Będę miał pana na oku. Czy to jasne? Jeśli naprawdę mnie kochasz, to nie zostawiaj mnie w takiej chwili. Liczę na twoje wsparcie. Chcę wiedzieć, co znaczy mieć rodzinę i dzieci. Jest tylu mężczyzn. Dlaczego wybrałaś właśnie Saula? To nie tak. Saul niczym nie różni się od Sebastiana. Dużo się o nich mówi w mieście, ale to wszystko. Nie ufam temu człowiekowi. Dlaczego? Już jego dom jest wystarczająco tajemniczy i przerażający. Nie wiem, jak to wytłumaczyć. Skąd jednak bierze się mój niepokój? Widzisz, że przez cały czas staram się ułożyć sobie życie. Nawet jeśli stanie się coś złego, wiem, że mnie nie opuścisz.
Wyślę do Saula list przez posłańca. Skoro tak postanowiłaś, Soledad z pewnością przyjmie pana oświadczyny, chociaż nie rozumiem jej decyzji. Nie zamierzam się wtrącać ani kwestionować pana uczuć. Jednak ostrzegam, proszę jej nie skrzywdzić. Soledad jest moim światłem. Będę pilnował, żeby nie spotkało jej nic złego. Co teraz zrobimy? Szybko dojdzie do siebie. Wydaje mi się, że powinien zobaczyć ją lekarz. I co mu powiemy? Nie możemy tego wyjaśnić. Ktoś musi nam to wytłumaczyć. Może pan Paquito ma rację i coś ją opętało. Przestań. Kochanie, obudź się. Już nie grozi mu niebezpieczeństwo? Komu? Sebastianowi. Ktoś chciał go zabić. Sam nie wiem, jak ją powstrzymać. Proszę się nie załamywać. Przecież czuję się bezsilny. Soledad nie chce ze mną rozmawiać. Jestem pewien, że będzie z nim, niczym się nie przejmując. Zobaczymy. Wolałbym umrzeć, niż zobaczyć ją z tym człowiekiem. Przecież ktoś taki... Dopiero teraz przekonałem się, że jest niebezpieczny. Widać to w jego oczach. Pani Soledad chyba o tym wie. Nie masz pojęcia, do czego jest zdolna zraniona kobieta. A w tej chwili Soledad czuje się bardzo urażona. Proszę pani, może lepiej poczekać tutaj na Enrica? Muszę się dowiedzieć, skąd pochodzi Eugenia. Dłużej tego nie zniosę. Jestem pewna, że on wie o wszystkim. Od lat próbuję pani to z niego wyciągnąć, ale nigdy się nie udało. Myśli pani, że tym razem powie wszystko, jak na spowiedzi? Postaram się czegoś dowiedzieć. Muszę zrozumieć, co łączy Sebastiana de Mendoza i Eugenię. Chcę wyjaśnić zapis na jej medaliku. Oby się pani udało. Martwię się o to dziecko. Jeszcze jeden taki atak, a mała popadnie w obłęd. Albo umrze. Nie mów tak. Nie dojdzie do tego. Proszę oddać ten list panu Saulowi de Malbie i przekazać mu, że czekam na odpowiedź. Dziękuję. Stało się. Dostałam nauczkę i nie będę już wyzywać losu. Postanowiłam się z tym pogodzić. Don Sebastian nie jest zadowolony z tej sytuacji. Widziałaś, jaki jest smutny? Z daleka widać, że nie lubi tu wracać. Kto by lubił taki dom? Osoby, które tu mieszkają, przypominają bardziej wrogów niż rodzinę. Nie wierzę w miłość do Nila i do naszego pana. Ja też nie. Kochająca kobieta jest bardziej wyrozumiała.
taka jak ty? Na przykład, chociaż mówisz to z sarkazmem. Heleno, wiesz co? Powinniśmy odszukać tego mordercę, o którym pisał w gazecie Paquito. Dzisiaj wieczorem? Dobry pomysł. Gdzie będziemy go szukać? W okolicy. Musi gdzieś tu być. Nie wiemy, o kogo chodzi. Na pewno ktoś da nam jakąś wskazówkę. Proszę pana. Caballero. O co chodzi? Mam panu wręczyć ten list. Od kogo? Od pani Soledad. Soledad de Santinio? Co za przeklęty los. Niech cię szlak. Boże, czego chcesz ode mnie? Powiedz. Próbujesz doprowadzić mnie do obłędu? Coś się stało? Nic takiego, zostaw mnie samego. Chciałabym, ale martwię się o pana. Ostatnio jest pan ciągle zdenerwowany. Nie zamierzam o tym rozmawiać, tym bardziej ze służbą. Wiem, że nie jestem pana godna, ale jest mi przykro, kiedy widzę pana w takim stanie. Może przygotuję ziółkę na uspokojenie? Herbatkę? Kawę? Powiedziałem, że nie chcę. Coś do jedzenia? Nie słyszysz, co do ciebie mówię? Niczego mi nie przynoś. Zostawcie mnie samego. Chcę mieć trochę spokoju, zrozumiałaś? Co mu się stało? Jest w złym nastroju. Dlaczego? Nie wiem, ale to dziwne. Przecież ma powody do szczęścia. Powinien się cieszyć, że wkrótce zostanie ojcem. Daruj sobie te komentarze. Co ja takiego powiedziałam? Zamknij się wreszcie. Twoje gadanie jest nie do wytrzymania. Przepraszam panią, chciałam tylko... Nie kończ, nie obchodzi mnie to. I nie wtrącaj się w nie swoje sprawy, plotkaro. Mam tego dosyć. To niesprawiedliwe. Co ci jest? Zamknij się. Co się stało? Wszyscy mną pomiatają. Mam tego dosyć. To niesprawiedliwe. Kiedy wreszcie zmieni się nasza sytuacja? To może się stać w każdej chwili. Zobaczysz, poszczęści nam się. Poszczęści? My nigdy nie mamy szczęścia. A ja wierzę, że znajdziemy mordercę, o którym tyle się mówi. Co ty mówisz? Nie licz na to. Spokojnie, nie załamuj się. Mam ochotę iść tam i skręcić kark, pani Lais. Oddałeś list do rąk własnych? Tak, ten pan go przeczytał i odjechał. Wiedział, że czekam na odpowiedź? Tak, ale nie odezwał się ani słowem. Jesteś fałszywa, Soledad. Fałszywa oszustka. Falsa! Enrico. Eugenia z każdym dniem jest coraz większa. Wyrasta na śliczną dziewczynkę. Pewnego dnia zapyta nas, skąd pochodzi. Nic jej nie powiemy. Myślisz, że łatwo jest oszukiwać takie mądre i bystre dziecko?
Myślę, że z czasem sama postanowi odszukać swoich rodziców. Nic jej nie powiemy. Nie bądź taki uparty. Pewnego dnia będziemy musieli z nią o tym porozmawiać. Opowiedz mi, co się wtedy stało? Nic takiego. Znalazłem Eugenię i tyle. Tak, ale gdzie to było? Niedaleko. To nie jest odpowiedź. Nie powiem nic więcej. Dlaczego? Bo nie. Nie pomagasz mi w ten sposób. Nie chcę, żeby ktoś zabrał Eugenię. Widzę, że masz obsesję na tym punkcie. Nikt nam jej nie zabierze. Ale Eugenia wie, że nie jesteśmy jej prawdziwymi rodzicami. Kiedy trochę podrośnie, zacznie nas o to wypytywać. Enrico, powiedz mi jedną rzecz. Chciałabym wiedzieć, co łączy Eugenię i Sebastiana de Mendoza. Dobrze wiesz, że mała ma na szyi medalik, a na nim wygrawerowany napis Eugenia de Mendoza. Eugenia de Mendoza. Hola. Cześć. Hola. Hola, Sebastián. Sebastianie, słyszysz mnie? Hola. Cześć. Hola. ¿Dónde estás? Gdzie jesteś? A dónde vas? Wychodzisz? A ninguna parte. Nie. Jak to? Zrezygnowałeś z wyjścia, kiedy mnie zobaczyłeś? Nie. Cześć. Jestem tutaj. Po co przyszłaś? Chciałam cię zobaczyć. Dlaczego? Bałam się, że ktoś cię skrzywdził. Nic mi nie jest. To dobrze. Kim naprawdę jest Eugenia? Nie wiem. Chyba coś pamiętasz. Gdzie ją znalazłeś? Przecież dziecko nie wzięło się znikąd. Chcę tylko wiedzieć, skąd ona pochodzi. Ale ja tego nie wiem. Nie chcesz mi powiedzieć, a to zupełnie co innego. To przykre, że nie mogę na ciebie liczyć. Ty jedyny jesteś w stanie mi pomóc. Kiedy mała mnie o to zapyta, a ja nie będę potrafiła odpowiedzieć, odejdzie i stracimy ją na zawsze. Znalazłem ją na miejscu wypadku. Jakiego wypadku? Tego przy drodze w lesie. Wypadek? Kto był jej rodzicami? Nie wiem. Enrico, to już jest jakiś ślad. Dziękuję. Od tego można zacząć poszukiwania. Po co? Pochodzenie małe jest tak samo ważne dla niej, jak i dla nas. Dzięki temu w przyszłości nic nas nie zaskoczy. Wróciła ta dziewczynka i rozmawia z Don Sebastianem. Rozmawia? Nie wiem, jak to robią. Może dają sobie jakieś znaki? Żadne z nich nie powiedziało słowa, ale patrzą na siebie tak, jakby rozmawiali. Naprawdę? To nienormalne.
Złapią. Don Sebastian może na to nie pozwolić. Zrób to dyskretnie. Złapanie jej nie jest takie proste. Chcę wiedzieć, co ją łączy z Sebastianem. Ale żadnego ale. Muszę z nią porozmawiać i dowiedzieć się, o co w tym wszystkim chodzi. Złap ją i zamknij w piwnicy. Możemy mieć przez to kłopoty. Biorę to na swoją odpowiedzialność. Spróbuję ją złapać. Nie pozwól na ten ślub. To zły człowiek. Wiem o tym. Musisz jej pomóc. Nie potrafię. Soledad postanowiła iść swoją drogą, chociaż jej los może skończyć się tragicznie. Jeśli zostanie sama, stracimy ją. My? Dlaczego tak mówisz? Co się z nią łączy? Nie wiem. Coś się stało? Co robisz? Podziwiałem krajobraz. Tak? Znowu odwiedziła cię ta dziewczynka. Tak, ale już sobie poszła. Co cię z nią łączy? Nie wypieraj się tej znajomości, bo i tak w to nie uwierzę. To tylko dziecko, bawi się w różnych miejscach. Wyglądacie na zaprzyjaźnionych. Jestem dla niej miły, to wszystko. Niepokoi cię to? Przecież ta mała nie jest dla ciebie żadnym zagrożeniem. Cześć. Już stąd idę. Najpierw sobie porozmawiamy. Ktoś ma do ciebie kilka pytań. Śpieszę się. Stój. Przepuść mnie. Odsuń się. Nie będziesz mi mówiła, co mam robić. Co ty wyprawiasz? Radziłam, żebyś ze mną nie zaczynał. Nie strasz mnie. Zobaczymy, kto wygra. Zostaw mnie. Mówiłam, żebyś dał mi spokój. Od tej pory jesteś moim największym wrogiem. Co robisz? Nie zaczynaj ze mną. Pomóż mi stąd wyjść. Ty, smarkulo, pomóż mi. Umieram. Musimy jakoś pokazać Sebastianowi naszą władzę. Moim zdaniem lepiej od razu się go pozbyć. Nie rozumiem, czemu boicie się to zrobić. Na niego trzeba uważać. Znowu ta dziewucha. Chodź tutaj. Wracaj. Na pomoc. To Adonael? Chyba tak. Kiedyś wreszcie cię złapię i będziesz musiała się ze wszystkiego wytłumaczyć. Pastoraldo, tutaj. Co się stało? Czemu taplasz się w tym błocie? Ta smarkula mnie tu wrzuciła. To prawdziwa diablica. O czym ty mówisz? Próbowałem ją zatrzymać. Nie mogę się podnieść. Chodź. Nie mogę. Co to ma wszystko znaczyć? Może to ostatni raz, kiedy proszę, byś mnie wysłuchała. Mam związane ręce i nie mogę zrobić tego osobiście. Przyjmując propozycję małżeństwa Saula de Malby, popełniasz błąd. Nie chodzi mi o niego, ale o ciebie.
tu mi... Ty wiesz najlepiej, co się dzieje w twoim sercu. Por favor, ayuda! Na pomoc! Adonael, to wszystko przez ciebie. Rusz się wreszcie. Nie mogę, nie mam siły. Umieram. Spróbuj, bo inaczej cię tu zostawimy. Nie mam siły. Postaraj się, podaj mi drugą rękę. Przecież nie przylepiłeś się do dna. Ciągniemy na trzy. Co się tu dzieje? Chcieliśmy się zabawić, proszę mi pomóc. Nie możecie wstać sami? Ta mała nam nie pozwala. Ciągle nas przewraca. Jesteśmy brudni jak prosiaki. O kogo wam chodzi? O dziewczynkę, która pana odwiedza. Chyba zawarła pakt z diabłem. Nikt nie potrafi wytłumaczyć jej zachowania. Proszę mi pomóc. Jak ja wyglądam? Nic z tego nie rozumiem. Panowie też potrzebują pomocy? Nie wstyd wam? Nie prosilibyśmy o pomoc bez potrzeby. Proszę się postarać. Ty też, Adonael. Spróbuj. A może podoba wam się ta planie w błocie? Nie rozumiem, co się tu dzieje. W tym domu dzieją się dziwne rzeczy. Dopóki nie znajdziemy sposobu, żeby się inaczej utrzymać, nie możemy się stamtąd wynieść. Dlatego przyszliśmy do ciebie. Pewnie słyszałeś o tym mordercy? Oczywiście. Chcemy go złapać. Razem z Iris mamy pewne podejrzenia, ale nikt nam nie wierzy. Kogo podejrzewacie? Saula de Malbe. To szanowany obywatel naszego miasta. Szanowany, ale i bardzo niebezpieczny. Myślę, że trudno będzie go złapać i udowodnić winę. Bardzo mi miło. Czy dzisiaj pozwoli mi pani porozmawiać z Soledad? Nigdy w tym nie przeszkadzałam. Nie powiedziałbym tego. Z daleka widać, że się pani nie podobam. Jednak będziemy musieli się do siebie przyzwyczaić. Po ślubie z pani bratanicą zamieszkamy pod jednym dachem. Śledząc Saula de Malbe, musicie bardzo uważać. To bardzo sprytny człowiek. Może zastawić na was pułapkę. Chcemy go złapać za wszelką cenę. Liczymy na nagrodę. To nie takie proste. Łatwiejsze wydawało się schwytanie Enrika. Poradzimy sobie. Dobrze. Powiem wam, gdzie go szukać. Jak się miewasz? Dostałem twój list. Tak się cieszę. Jestem feliz. Naprawdę? Tak. Co o tym myślisz? Jak to co? Zostaniesz moją żoną. Uszczęśliwię cię.
Tak bardzo cię kocham. Mam nadzieję, że równie mocno jak ty mnie. To, co mówisz, to szczere słowa. Przecież ty też bardzo mnie kochasz. Prawda? Tylko miłość może sprawić, że dwójka ludzi postanawia się pobrać. Właśnie to do mnie czujesz. Wielką miłość. A może nie? Spójrz na mnie. Wersja polska dla TVN, ITI Film Studio. Tekst Karolina Władyka. Czytał Lucjan Szołajski. Sentimiento que viaja con el viento y nos une el deseo de volvernos a amar. Cuando nos une el deseo de volvernos a amar.